Tak, zabijam ludzi. Taką mam pracę. Każdy musi jakąś mieć, prawda? Czy lubi pan swoją pracę? Nie ukrywam, czasami sprawia mi to radość. Jednak w większości wypadków jest to po prostu biznes. Czy działa pan według jakiegoś schematu? Lubię różnorodność, każde zlecenie jest inne, każde jest wyjątkowe. Ponieważ ludzie są heterogeniczni, więc nie trzymam się schematu. Wiele osób pracuje w tej branży? Jeśli chodzi o konkurencję, to praktycznie nie mam żadnej. Jestem zdecydowanie najlepszy w tym, co robię. Ale nie jestem zarozumiały. Rozumiem. Czy jest jakieś zlecenie, które szczególnie zapadło panu w pamięć? O, jest cały szereg takich. Z chęcią zapamiętuję ostatnie zdania co ciekawszych ludzi. Raz usłyszałem od kogoś, że życie to nauk, z którym bardzo ciężko zerwać. Pomogłem mu z tym nałogiem. Niekiedy te ostatnie słowa dają do myślenia. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego warto żyć. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Dzięki jednej z osób ja również zastanowiłem się, czy jest jakiś głębszy sens życia. I jakie są wnioski? Myślę, że to ciekawe pytanie dla kogoś w pańskim fachu. Czy jest coś, dlaczego warto żyć? Koty. Koty są miłe. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, aby ktoś przeszkodził panu w pracy? Niektórzy stawiają opór, starają się ze mną walczyć, niektórzy próbują uciekać, ale tych, co myślą, że są szybcy, zawsze dogania. Raczej się nie zdarza, żeby ktoś stanowił dla mnie problem. Zdarzyło się jednak, żeby ktoś trzeci przeszkodził. Raz na przykład pracę przerwał mi policjant. Spytał się o sprawę domniemanego zabójstwa. Mimo iż znałem sprawę, nie chciałem nikogo wsypać. Poza tym byłem w pracy. Zwykle jestem nieuchwytny i nie współpracuję z policją, ale jakoś udało mi się mu namierzyć mnie. Chciałem spławić tego natręta, by mu zakończyć zadanie, jednak byłem nieuważny i niezamierzenie podsunąłem mu trup. O, to bardzo ciekawe. Czy zawsze działa pan sam? Niekiedy pomaga mi czas. Nie muszę się wtedy przesadnie śpieszyć, a lubię się tym rozkoszować. Chociaż bywa to trudna współpraca, zważając na to, że nie lubię albo lubię działać dynamicznie. Jak można nie podpaść panu, żeby nie musieć szybko się żegnać ze swoim życiem? Ludzie często nie rozumieją, dlaczego dostałem na nich zlecenie. Mam dwójkę dzieci, nie spełniłem swoich marzeń, mam dopiero 23 lata. W większości są bardzo zdziwieni, ale to wcale nie jest tak, że można mi podpaść. Po prostu tak już musi być, to tylko biznes. Przedostatnie pytanie. Jak reagują znajomi na wieść o tym, że morduje pan ludzi? To zupełnie nie tak. Ja tylko kończę to, co ktoś inny już zaczął. Pomagam przejść na drugą stronę, że tak to ujmę. Pomagam się uwolnić. Lubię mówić, że zabieram ich w swojego rodzaju podróż. A ty? Kiedy mogę zabrać ciebie?